Podpis elektroniczny w Polskim Radiu Szczecin, a o podpisie mówią pani Monika Trybel, która w zasadzie się mało mówi, pani Moniko. Pani prawie już nie odzywa. Ale pilnie tutaj tak, pani obserwuje czat, odbiera także telefony, zapisuje pytania, więc ma pani ciężki kawałek chleba. Pan Tomasz Litarowicz, pan Marcin Benicewicz i pan Adam Dąbrowski z Unizeto Technology SA. Proszę państwa, na czacie witam kolejne osoby, bo skład czatu nam się zmienia i mamy pytanie dla tych, którzy czatują. Jak ono brzmi? A więc jeden z nas czatujących zadał dosyć ciekawe pytanie. Ale my pytamy teraz czatujących. A, oczywiście, dobrze. To dla czatujących mamy takie ciekawe pytanie. Proszę podać 3 cechy podpisu elektronicznego. Może powtórzmy raz jeszcze? Oczywiście. Czekamy na 3 cechy podpisu elektronicznego. A dla telefonujących jakie jest pytanie? Dla telefonujących troszeczkę może łatwiejsze. 3 zastosowania podpisu elektronicznego. Telefon do studia 091 423 0050. Jeszcze raz przypomnijmy pytanie dla telefonujących. Prosimy o podanie 3 zastosowań podpisu elektronicznego. Nagrodami dziś są, nagrodami dziś są niespodzianki od Unizeto. Już telefon dzwoni. Widzi pani, wiedzą, za chwilę będziemy odbierać, ale jeszcze ważna sprawa. Mieliśmy teraz mówić o tym, jak pozyskać taki podpis, czy jak uzyskać taki podpis, bo to bardzo ważna sprawa. Natomiast właśnie internauci na czacie na www.myszka.org zadali nam bardzo konkretne pytanie. Pani Monika zacytuje, tak? A więc czy łatwo podłączyć karty i czytniki, czyli podpisywać dokumenty za pomocą zestawu Certum, pliki Microsoft Office, Open Office i w programach za pomocą programów pocztowych? I pan Marcin będzie odpowiadał. Odpowiedź jest prosta, tak, bardzo łatwo. Rozwiązania, które oferujemy, są takie bardzo powszechne, czyli to są czytniki z portami USB, to są karty, które są obsługiwane bez najmniejszego problemu oczywiście przez te czytniki. W zasadzie cała operacja instalacji takiego zestawu do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego sprowadza się do włożenia płyty do CD-ROM-u bądź do czytnika płyt DVD, kliknięcia jednego przycisku, oprogramowanie instaluje się automatycznie, po czym podłączamy taki czytnik do komputera, wkładamy kartę do czytnika i od tego momentu możemy podpisywać dokumenty. Co do samego podpisywania dokumentów, to... Czyli nie różni się to niczym od zwykłego podłączenia, nie wiem, aparatu cyfrowego, tak. Neostrady. Nie, Neostrada będzie skomplikowana w tym momencie. Neostrada jest dużo bardziej skomplikowana w stosunku tutaj do instalacji takiego zestawu, z całą pewnością. Tak jak mówię, rozwiązania są standardowe. To nie jest nic... Z czym normalnie byśmy się nie spotykali, tak? Czyli to są, mówię, normalne czytniki na porcie USB, które pasują praktycznie do każdego komputera. To chyba już jest jasne, ale ja panu przerwałem wątek, bo chciał pan tak, chciałem jeszcze odpowiedzieć na drugą część pytania odnośnie podpisywania dokumentów. Otóż dla klientów Certum na stronie www.certum.pl dostępna jest aplikacja, to jest oprogramowanie ProCertum Smart Sign i za pomocą tej aplikacji wszyscy klienci, którzy posiadają certyfikat wydany przez Certum, Powszechne Centrum Certyfikacji, mogą podpisywać i mogą weryfikować dokumenty podpisane elektronicznie. Jak się taki podpis uzyskuje? Jak to jest skomplikowane? I czy to jest drogie, czy to jest tanie, czy to jest za darmo? Powiem tak. To rozwiązanie, które my oferujemy, można uzyskać za pośrednictwem takich 3 podstawowych kanałów sprzedaży. Nowością na rynku jest to, że podpis elektroniczny można kupić za pośrednictwem sklepu internetowego. To już nawet jesteśmy na takim etapie. Tak, powiem tak. No to dobrze, podpis elektroniczny. Można go uzyskać nie wychodząc z domu nawet, powiem tak. Czyli wchodzimy sobie na stronę www.certum.pl, na tej stronie jest sklep internetowy. I tam możemy kupić. Wrzucamy taki zestaw do podpisu elektronicznego do koszyka, ten zestaw przyjeżdża do nas kurierem, wchodzimy na stronę www. No to tak samo jak Neostrada. No, łatwiej, powiem łatwiej. Dobrze, a następna metoda? Kolejna metoda, można udać się do tak zwanego punktu rejestracji. W ramach Certum działa 5 takich punktów, między innymi w Szczecinie, w Katowicach, w Warszawie, w Lublinie oraz w Koszalinie. I tam się załatwia te formalności, i tam, tak? Od ręki można wyjść w zasadzie z podpisem elektronicznym. A trzecie? Rozwiązanie trzecie to bardzo szeroka sieć partnerów.
Którzy współpracują. Tak, i tam podobnie na tej samej zasadzie przychodzimy do takiego partnera, ten partner może zrobić za nas wszystko, czyli może aktywować taki zestaw, pokazać, jak należy taki zestaw zainstalować, jak się go używa. No dobrze, ale to trzeba w jakiś sposób potwierdzić, że ja jestem ja i ja to mam, to chyba ktoś musi jakoś sprawdzić. Tak, w całym procesie zakupu takiego zestawu do podpisu elektronicznego jest coś takiego jak weryfikacja tożsamości. Czyli w tym przypadku osoba, która kupuje taki zestaw, musi potwierdzić nam, czyli Centrum Powszechnemu Centrum Certyfikacji, że to ona z imienia i nazwiska będzie się posługiwała takim zestawem. W związku z tym należy się udać albo do punktu rejestracji i tam za okazaniem dowodu pani potwierdzi. Czyli rozumiem, że tak. Ja coś takiego mam, przychodzę do pana, tak. Panie Marcinie, pan przyjmuje to do wiadomości, że to mam, ja głęboko patrzy mi w oczy, prawda, tak. I patrzy, czy ja to jestem ja, może pani Monika mi patrzy głęboko w oczy i patrzy i stwierdza, że ja to jestem ja, patrzy na mój dowód i wtedy jest to potwierdzenie. Tak. I my robimy sobie tylko skan tego dowodu osobistego, który pan do nas przyniósł i czeka pan tak naprawdę na wydanie certyfikatu, a sam certyfikat, samo powiadomienie o wydaniu certyfikatu przyjdzie do pana na podany adres e-mail.